Siema widzowie, witam widzów nowych. Jak to oglądacie, to pewnie możliwe, że są święta, więc kurwa wesoły świąt wam życzę. I krótkie info odnośnie Rewinda i tego wszystkiego, a może zostawić lajka na samym starcie. Odnośnie Rewinda i streamów, to taka, że jest 22 u mnie, kiedy to nagrywam. Myślę, że możliwe, że się wyrobię do 24 i zacznę wtedy streamowanie po nocach, ale w sumie to nie wiem, jak będzie z tymi streamami, bo tam laguje i wiadomo, że ten internet nie wyciąga, więc dużo lepiej mi się nagrywa odcinki i je wrzuca, to jest pierwsza sprawa. No i dalej to już co, kontynuujemy tego, możecie widzowie lajka zostawić. Widz, ja? Wiadomo, like. Myślę, że się jakoś widzowie dogadamy. Tutaj mamy tak zwaną misję obywatel Marvin. To chyba budynek, w którym przesiaduje Mati. Nie cieszy mnie ta długa kolejka, ale muszę jakoś dostać się do środka. Tak to wygląda, tutaj zaczniemy odcinek, chociaż miałem szukać tych chłopów z szachami, bo ja kurwa nie wiem, gdzie są te chłopy z szachami, co im miałem tą misję oddać. Nie mam zielonego pojęcia, w jakim dokładnym, chociaż może przy tej piekarni na dole, nie wiem, ale myślę, że gdzieś tutaj, może jak pójdziemy prosto, to po prostu kurwa jakoś damy radę. Jest to jakiś kurwa uchodźca, witam serdecznie. Mogę z wami gadać, czy... Jak ten kraj ma sprawnie funkcjonować, skoro nawet załatwienie papierka tyle zajmuje? No, to jest fakt tak zwany. Co? Też chcesz zostać obywatelem? Dobra, ja się wpierdalam przed kolejkę. Jeśli mam tutaj stać nie wiadomo ile, to chyba sobie jakiś namiot rozbiję. Hej, ty. Ile może potrwać zwykłe zdobycie obywatelstwa? Hej. Jestem głodny. Chce mi się pić, ale skoro już tu tyle wystałem, to będę stał do skutku. No, zresztą. Hej, ty. No nic dziwnego, że przegrywamy wojnę, skoro nawet załatwienie papierka tyle zajmuje. Ale wkurwieni ci. Czas decyzji urząd. Witam, wpierdalam się. Ej, przed ty. Was. Co? Też chcesz zostać o... Witam, Mati. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Tu kurwa nic nie obowiązuje, co ty? Sprawa jest pilna. Reszta oczekujących mnie przepuściła. Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. O. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. O, pochciał. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Świetne, to już będą obywatele miasta, kurwa, czy co? Jak idzie praca? Nie mam czasu na rozmowy. Pokaż, obywatel Marty. Udało mi się porozmawiać z Matim, pomimo tłumu w jego biurze. Moja znajomość pisna tak ucieszyła, że spokojnie... Że mogę spokojnie przychodzić do niego bez kolejki. Teraz muszę przeczytać pismo, które od niego otrzymałem. Z wielką chęcią. I co, ale to my zostajemy obywatelem, jak przeczytamy to pismo? Co się dzieje? Obudź się. Obudź się, widzu. Obudź się, zostaw lajka. Obudź się. List, nie. Referencje, nie. O, to. By otrzymać obywatelstwo miasta Archolos, cudzoziemiec, niezależnie czy pochodzi on z ziem należących do Królestwa Myrtany, musi spełnić następujące warunki. Wnieść dobrowolną opłatę w wysokości 200 sztuk złota na potrzeby administracyjne i pokrycie kosztów sporządzenia stosownej dokumentacji. Uzyskać przynajmniej 3 pisemne listy polecające od obecnych obywateli Archolos. Dotyczy to zarówno obywateli rdzennych, jak i również tych, którym obywatelstwo zostało nadane. Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Pytaj, miejmy to już za sobą. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem... Najlepiej było zostać uczniem mistrza czeladniczego. Tak, wiem. Proszę, rozporządzenie Rady numer 487. To powinno odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Okej. Okay. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów, całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu.
Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Oko i nosa? Miotła? Nic innego nie pozbywa się brudu tak efektywnie. Odkurzacz. I nie dla mnie, tylko ulice i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Kurwa, dogadani. Wszystko i... Kto może wystawić mi list polecający? Na miłość Innosa. Mówiłeś, że potrafisz czytać. Każdy pracujący obywatel, paladyni, magowie, gdzie ich szukać? Najlepiej zacznij w okolicach targowiska miejskiego, ale nie ograniczałbym się wyłącznie do tego rejonu. Pochodź, popytaj ludzi, może przydasz im się do czegoś. Dobra, okej. Okay. Jeśli... Zobaczmy, niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Hmm. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Dobra, 32, tak? Jak idzie praca? Pewnie o tym nie wiesz, ale kaligrafia jest niezwykle trudną sztuką. Wymaga precyzji, odpowiedniego skupienia i tego, żebyś zostawił mnie w spokoju. No dobra, czyli mam mu sprzątać, kurwa, miasto. Damy radę i mam trzy listy... Czego tam szukałeś? Niczego, i trzy listy poszukę tego. No dobra, myślę, że damy radę. Tu już pierwsze widzę, kurwa, pierwszego mojego wroga. Wyciągam miotłę. Dawaj mnie tu miotło, szybko. Cyk. O, no jak to? No to mam sprzątać, tak? Halo? Aha, muszę... No dalej. To coś, co jest nie rozumieć? Ja czegoś nie kumę, jak jest nie kumać czegoś? Co się dzieje? Halo? No mam posprzątać, kurwa, miasto, tak? To wygląda jak coś do posprzątania. Nie, coś nie pykło. Maciej powiedział, że będę na targowisku miejskich. Faktycznie wydaje się, że na spotkanie kogoś to wyda referencję. Jasne. Powinien za odpowiedź albo popytać. No świetnie, świetnie. Perły wodne, super, ale no też mimo... Mogłem sprzątać miasto, kurwa, no to widzę, że tu jest coś do posprzątania. No to sprzątam tą miotłą i co się dzieje? Nic się właśnie, kurwa, nie dzieje. Coś tu jest, kurwa, fest doszukane, albo ja nie rozumiem i sprzątam nie to, co trzeba sprzątać. Chyba, że on mówi mieszkanie. Nie no, na pewno nie mówił, kurwa, mieszkanie. Mówi mieszkanie. Nie no, raz chyba mówił, że mam miasto sprzątać. W mieszkaniu wygląda, że jest czysto. Dobra, mówi, że też mamy się udać na targowisko miejskie, spoko, trochę miałem... Czy potrzeb... Nie. Niestety. Jest tu, kurwa, sztukę złota chcą. To jest coś. O, co to? Mleko. A, biorę. Mogę tu posprzątać? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wygląda. Co? O co chodzi? Dobra, jest to targowisko miejskie i czy ja się, czy ja jestem z pełna rozumu? No, kurwa, pewnie nie, ale tak, jednak jestem. Dobrze wykminiłem, tutaj grali w te szachy, ale on zapłaci mi... To ty, to tak, da? Kuno znowu szaleje z wydatkami. Jego wuj miał... No wygraliście w szachy, no to przyniosłem książkę. Byniu. Halo? Nie chcesz już książka? Miałem ci przynieść książkę, to mam książkę. To co, nie chcesz? O kurwa, kuferek taki to bym otworzył, pewnie, że tak. Co ty tam robisz? Co? Co ty tam robisz? A, no to i po kuferze. Dobra, kij mam się tu, to robię. Śpię do północy, bo oni chyba wieczorami... Uspokój się. Bo oni wieczorami po prostu grają w tego. Tak, w szachy? Jednak można. No kurwa, no ty solo graże, gdzie twój ziomuś jest? Nie no, o co chodzi? Gambit Królowej, halo. Jeszcze raz przeczytam misję. Było to bardzo skomplikowane, niż się... Ogarnij się, obudź się. Było to bardzo bardziej skomplikowane, niż się spodziewałem. Ale zdobyłem kopię prawideł szachowych. Zaniosę ją teraz do Kuno.
Powinien wciąż być na placu targowym. Świetnie, ale go kurwa nie ma i jest problem. Kuno. Ja myślałem, że ten Leon powiedział, że jeżeli przyniosę mu taką kurwa książkę, to on da mi więcej pitosu. W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale, dawaj ją tutaj. Gold. Co? Jak to? Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może. Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi. Jesteś pijany jakiś? Prosiłeś mnie, bym przeniósł ci książkę. Ono. I to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast! Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. Nowy wpis. Kurde, nie spodobał się fakt, że Leon jednak wygrał uczciwie. Nie otrzymałem też od niego nic za fatygę. Po prostu wspaniale. Ciekawe, co powie na to Leon. A mogę jeszcze z tobą o czymś pogadać? Luna przesyła pozdrowienia? A kim jest Luna? Luna przesyła pozdrowienia. I co z tego? To z tego, że wisisz jej złoto. Aha. W innym wypadku sprzeda twoją szachownicę. Wiedziałem, że z tą parszywą lichwiarką nie można wchodzić w żadne interesy. Nie mam złota przy sobie. Powiedz jej, żeby poczekała jeszcze kilka dni. A mi powiedz. Luna jest jutro umówiona na sprzedaż szachownicy. Nie pozwolę, by byle kmiot wszedł w jej posiadanie. Musisz się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. No nie, ona to za czasu. W takim razie pożycz mi złoto. Oddam z nawiązką. Ile? 100 sztuk złota. Nie, o to prosił mnie mój zleceniodawca? Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Nie o to prosił mnie mój zleceniodawca. Wejdź mi z oczu. Niech tylko dowiem się, kto poluje na moją szachownicę. Na dobre mnie popamięta. Dobra. Więc jakby misja trochę zemsta dokonana. O, w takim sensie to powiem. Już dostał za swoje karma. Ale mam nadzieję, że dostanie podwójnie. Takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dzięki temu działaniu może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek. I wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach. Tylko źle je wygłasza. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Tak jak obiecałem, złoto za porządnie wykonaną pracę. Dziękuję. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam. No, jakby, żeby najpierw się tam dostać, mógłbym wymienić nagrodę na referencję? O! Mógłbym wymienić swoją nagrodę na referencję? No, ależ oczywiście. No i wszystko. No i dogadani. Co słychać? Kuno znowu szaleje. Dobra, czy jeszcze jeden chłop? Potrzebujemy jeszcze referencję od jednego chłopa, obywatela miasta. Od handlarza nie, od tutaj obywatel, może od ciebie, ty masz imię. Ty masz coś ciekawego? Nie, to raczej bym musiał dla niego tego misję jakieś powykonywać dla nich. Wytrychy bym kupił w sumie, tylko bym musiał coś sprzedać. Ja mam coś do sprzedania, no mam strasznie dużo tego w sumie rzeczy do sprzedania. Wątpię, że w jakikolwiek sposób te rzeczy się przydadzą. Więc może w sumie zróbmy tak. Myślę, że więcej skoszę na tym, jak będę okradać frajerów tymi wytrychami, co ja teraz kupiłem. Wyjdę na tym lepiej. Potrzebujemy jeszcze jednej referencji, o ile się nie mylę, tak? Zobaczmy i się upewnijmy. Obudź się, obudź się. Pokaż tu. A, bo jeszcze drugie dostaliśmy. W jaki sposób mogę zostać obywatelem? Trzy pisemne listy polecających od obecnych obywateli Archolos. Ty, to fajnie, bo dzięki temu, że w naszym mieście Silbach wykonywaliśmy tego
misję dla tego starszego miasta, co się nim opiekuje. Dzięki temu on nam teraz napisał list. I dzięki temu teraz nie muszę zbierać ich tak dużo, co jest fajne. Rozporządzenie Rady Miejskiej Archolos numer 487. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. Na podstawie praw nadanych nam przez jaśnie panującego króla Robara II oraz po przeprowadzeniu głosowania Rady Miejskiej ogłaszamy, co następuje. Dotychczasowy wymóg zatrudnienia u mistrza czeladniczego w celu uzyskiwania obywatelstwa zostaje zniesiony. Jednocześnie z dniem ogłoszenia tego rozporządzenia, chcąc chronić ograniczone miejsca pracy dla rdzennych mieszkańców miasta, całkowicie zakazuje się zatrudniania przez mistrzów czeladniczych osób nieposiadających obywatelstwa. Kurwa, odwrotnie. To niedobrze akurat, bo ja bym sobie jakiegoś joba ogarnął. A propos joba, może słuchaj, ty mi napiszesz. Ty mi może, co? Frida? Ty wyglądasz... A, my nie pogadamy, bo ty wkurwana, że w mieszkaniu jestem. Spoko. Ja się tylko kimnę i już będzie wszystko powinno być w porządku. Już uspokój się. Obudź się. Już wychodzę, słuchaj. Musimy porozmawiać, dalej. Nie ma kurwa czasu, no chodźcie. Mądra decyzja. Świetnie, ale szybko, panowie. Ty, a tu jest kurwa, co to jest? W sumie. Drabina jebana. Wchodzę po niej. Ty, tu jeszcze w sumie nie byłem. Magazyn. A czy w tym magazynie coś ciekawego? Piwo, mleko, piwo, miód, wino. Kurwa, to aż po takim arsenale to ciężko będzie kurwa stąd zejść. Niebezpiecznie. Po takiej drabinie jebany. Witam. No chodźcie tu kurwa. Co wy robicie? Gdzie oni są? Ja muszę z wami pogadać, bo wy wyglądacie na kogoś. Czy ja dla ciebie coś zrobiłem? No chodźcie kurwa. Proszę. Proszę. Ja pierdolę, zbugowali się. Nie wytrzymy. Jeszcze raz. Kimanko, do poranka. No nie mam, wypierdalam już stąd właśnie. Misja wypierdalam. No proszę, jednak można. Świetnie, i tu możemy chyba porozmawiać, co? Świetnie. Luna chciałaby odzyskać. O, no właśnie, jeszcze ta kwestia. W takim razie już po mojej kuszy. Mądra decyzja. Jak to możliwe, że mistrzyni czeladnicza nie ma grosza przy duszy? Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. Poczekaj, najpierw zobaczę, czy mam jakieś skóry, spoko, to posprzedaję, gady, unikaty, brak, cofnij, pohandlujmy, może nie i zapytajmy. Może będziemy w stanie jej pożyczyć pieniądze. Nie odwiedza, nie są agresywni, ale ona nam napisze lista i misja zostanie zakończona i zostaniemy obywatelem. Jeszcze w tym odcinku, wreszcie coś zrobię kurwa w odcinku jednym. Nie chcę mieć z nim napięku. Myślisz, że wie o całym procederze? Wie, albo przemyka na to oko. W każdym razie, jak tak dalej pójdzie, to mogę się pakować. Jak wyglądają te oprychy? Ludzie Volkera noszą charakterystyczne pancerze, ale to pewnie sam już zdążyłeś zauważyć. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szramą na policzku. Podobno zwykle zbierają się przy domu Volkera. Ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Człowieku, zapomnij, nie dasz im rady. Pan Volker inwestuje w szkolenie swoich ludzi. Powiedz Lunie, że najmocniej ją przepraszam i nie mieszaj się w to. Będzie z tego więcej kłopotów niż pożytku. No to pewnie, że napierdolimy tym chłopom. Podzostaw. Frida chciałaby stracić drugą Lunę, ale póki na kamieniu ludzie w okraju nie w stanie zrobić choćby grosza. Grupie przewodzi facet z szramą na twarzy. Podobnie znajduje się w okolicy willi Volkera. Ciekawe, czy ich szef wie o całym procederze. Ja się upewnię, czy willa Volkera jest tam, gdzie ja myślę, że jest willa Volkera. I się oczywiście tam udamy, no co? To będziemy robić. Oczywiście, że tam idę im napierdolić. Tylko po kolei panowie, że nikt dwa razy w pierdolu nie został i... Idę najpierw zobaczyć, gdzie jest ta willa. Gdzie jest ta willa? To ta Havira? Nie, to nie ta Havira. Tutaj, a Volker to ten chłop, co te długi, tak? To on będzie gdzieś na początku, na pewno. Gdzieś tu był. A to nie jest ta wielka
Havira tam? Ja się mogę obracać, dzięki temu wiem, gdzie idę. No tak, ja to przecież chyba odkryłem w ogóle na samym początku i o tym zapomniałem. Chodźmy w to jedno miejsce, gdzie mniej więcej mam wrażenie, że wiem, że to tam. Wydaje mi się, że to jest tu, w lewo i to będzie ten dom tego Volkera. Próbujemy coś załatwić i jeżeli to będzie ich dom, to no to git, no to jakby nie będę musiał zatrzymywać, ale jeżeli nie będzie, no to nie będę chodził w kółkę, to wam poszukam. I wtedy odtrzymam nagrywanie. Kurwa, nie jestem w stanie mówić, bo nie mam nic do picia. I seplenie w chuj pewne. I gadam, kurwa, jakbym był przychylastem jakimś. Mam własne zdanie na ten temat. Masz własne zdanie na ten temat? No, a mi się wydaje, że jest jedno prawdziwe zdanie. Niestety, tak jest. Nie mam nic do picia, kurwa. Tadek, wszystko wypiję. Dobra, widzę Walkera, Volkera, Walkera, Paula Walkera. To chyba tu powinna być. Kurwa, muszę sobie coś do picia ogarnąć. Idziemy mu nakopać i idę po picie. Idę po soczku. To tu, po lewo. Walker, Walker. Nie, to jest kurwa nie tu. To jest przecież jebana kaplica. Gdzieś tu był taki dom, w którym ja mówiłem, że dziwnie. A, w ogóle na samym dole to jest ten dół. To jest ten dom. Tak mi się wydaje. Dobra, ja się tam udam, żeby nie przedłużać. Idę po coś do picia, bo 20 minut na tym jebanym odcinku seplenie. Dobra, widzowie, jesteśmy. Człowiek z blizną, człowiek Volkera. Czy jesteśmy w dobrym miejscu? O. Co miałem powiedzieć, że nawet znalazłem multivitaminę. Problem z tym, że przed tym jak znalazłem multivitaminę, wypiłem witaminy, więc mamy już jakieś 300% witamin, które nie powinienem mieć w organizmie. Jest to za dużo, jeszcze piję multivitaminę. Niedobrze. Dobra, save zrobiony, kiedy widzisz, gdzie gracz save'uje i podchodzi do ciebie. Słuchaj, to chyba o tego chłopa chodzi. Słyszałem, że lubisz sprawiać kłopoty. Kłopoty to będziesz miał ty, jeśli zaraz nie dasz mi spokoju. Przestań gnębić Fridę, albo... Ha! Albo co? Chcesz się spróbować? Ciekaw jestem, co Volker ma na ten temat do powiedzenia. Dla ciebie, pan Volker. Śmiało, jestem przekonany, że dostosuję swój grafik specjalnie dla ciebie. O, tam są drzwi! No Pita miała rację, ten typ jest bezczelny, muszę się dostać do info. Nie no, ja bym go... Ja bym bardziej się zapierdolił mu. Ty, pomaga mi, strażnik miejski, jaki koks! Bij go, strażniku miejski! A, kurwo! Dobra, dasz radę. Dawaj, strażniku miejski. Bij go! Ja pierdolę, strażnik miejski po naszej stronie? To jakiś kurwa jasoku. Pokaż, jaki tu wyrównany pojedynek jest. Pokaż straż miejski? Kurwa, straż miejski. Nie, strażnik miejski to wygra. Zajebiście, ty, to ja stoję, kurwa, nic nie robię. Ja nie wiedziałem, że strażnik miejski mi do jasnej cholery pomoże. Ty, człowiek z blizną dostaje na cipę. Strażnik miejski giga kosi. Czy ja nic nie muszę robić tu? No, alarm. Dokładnie tak, skurwecy rzuca się na niewinnych ludzi. Ej, serio, nie wiedziałem, że strażnik miejski mi pomoże. Się kurwa zdziwiłem, ale oni się chyba bardzo nie lubią. No dobra, to co? Macie popcorn? Polkę. Możecie kurwa pajacyk zrobić, pompkę. Czy ja powiedziałem popcorn pompkę? Bo później jak powiedziałem pompkę, to zabrzmiało jakbym już to mówił. Dziwne. Dobra, poczekam, może oni się zabiją może. I wtedy z nim pogadamy jeszcze raz. Misja. Nie spróbuj nigdy więcej mnie okradać. A, złoto. Teraz należy do mnie. Wezmę twoją broń na przechowanie. Czy ja kurwa umarłem?
Co? Że... Jeszcze kurwa double click. Co tu się kurwa stało? Poczekajcie. Strażnik mi pomógł, strażnik go zabił, bo on mnie wcześniej jeszcze zabił, zdążył mnie kurwa okraść, więc ja chciałem odzyskać swoje własne złoto, które on mnie okradł i oni zgłosili to jako przestępstwo i mnie zabili i każdy ma to w piśmie? Co tu się stało? Jeszcze raz to muszę zrobić. Jeszcze raz. Nie no, to już kurwa wam muszę pokazać. Bo mnie zabił z jebanej kuszy. Wcześniej w ogóle stało się tak, że ja go zaatakowałem. Strażnik podbiegł, zaczął mnie napierdalać. Teraz ja go zaatakowałem, on mnie zabił i jego człowiek z własnego teamu zaczął go napierdalać przy oczu strażnika, a strażnik nie zareagował. Co tu się kurwa dzieje? Złoto! Teraz należy do mnie! Wezmę twoją... No niestety, obawiam się, że ta pierwsza próba była najlepszą próbą, jaka istniała. I mogłem to zostawić, jak zostawiłem. Ale spierdoliłem. Nie ma szans teraz. Za każdym razem chłop mnie zabija z kuszy. Więc... więc no tak jest, jak jest. Nie ma szans. Strażnik ma to w pizie, a chłop mnie po prostu one-shotuje z kuszy, więc... Więc tyle. W ogóle przecież oprócz gildii kupieckiej, o której ja mówiłem na samym początku, oprócz gildii kupieckiej, oprócz czemu ja tego nie mogę sprzątać, to miotło. Kurze mnie to. Chciałem posprzątać miasto miotło. Czemu nie daje się mi takiej możliwości? Chociaż powiedzieliście, że będę miał taką możliwość. Kurze mnie to. Chcę posprzątać miasto miotło. Nawet nie będzie miał miotu. Więc tak, więc jeszcze możemy przecież do tego walkera pracować, no tak. Więc mam gildię kupiecką, straż miejską, no i walkera. Gdzie ja mam miotły? O, widzę. Mogę? Uj, nie mogę właśnie. No to średnio, kurczę. Ty, poczekaj, jeżeli ja, bo... Czy ja mogę zagrać na tej lutni? Bo wiem, że mogę coś takiego, ale jak kliknę W... Ale fajno. To nie wiedziałem, że to się animacja, bo ja właśnie klikałem lutnię i takie coś się pojawiało i mówię... A, szkoda, ale i tak fajne, nie? A tu mogę zagrać, normalnie pełna animacja jest. Znaczy, a zagrać to pewnie nie, ale ważne, że jest animacja. Jest to spoko. Słuchaj. No ale to... Jest rzecz, o której Volker musi wiedzieć. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. O. Nie ma potrzeby, by zajmować pana Volkera drobnymi sprawami. No i super. Dlaczego pozwalacie, by wasi ludzie uprzykrzali życie uczciwym obywatelom? Czekaj, co? O czym ty mówisz? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nic o tym nie wiecie. Co takiego? Który to? No. Ten z okropną blizną na twarzy. Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom naszego szefa. Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się odrobić inaczej? Dobra, podoba mi się taki. Znakomicie. A teraz wracając do ciebie. No. Pierwsze. O. Bardzo mi przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Cieszę się, że mnie o tym poinformowałeś. Po drugie, weź proszę ten list z przeprosinami do szanownej Fridy. Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. I nawet nie myśl, żeby zachować go dla siebie. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić ją za cały ten bałagan. Dobra, pracuję dla Walkera, przecież to jest jakiś kurwa cel. Załatwiasz interesy. No to ktoś musi dbać o renomę pana Walkera. ten co powiedzieć, ty. Podoba mi się to. Poczekasz chwilę? Fajne. Trzeba przyznać, że Bradlock dba o interesy. No, sprawa załatwiona. Ale super, to jest świetnie, fantastycznie, się cieszę, jak to kurwa przyje, jak ja chyba jednak będę dla, ale co idzie szefa, to nie on nie nakopał temu, idę jeszcze pogadać z chłopem z blizną. Jest tu ten chłop z blizną, czy już go kurwa nie ma w szeregach? I... No i kurwa, po chłopie z blizną widzę chyba, co? A tu, a... nie, to trzeba, a nie, ma, nie mam? Dobra, to jak nie mam, no to nie mam. Widzisz, to nie było takie trudne. Ty coś widzę, że nie, naprawdę nie ma tego chłopa z blizną. To sobie nie pogadamy. Norman. Kurwa, mogę się teleportować? Patrzcie, ja się nigdy nie mogę teleportować.
Za daleko, kumasz? Za daleko od magicznego kręgu, kurwa, jak ja w mieście jestem, a mam teleport do tego tutaj magicznego kręgu w mieście. Coś musi być tu zbugowane, albo coś ja nie umieć grać w to gra. Idziemy do Fridy. Przedtem jeszcze oczywiście przeczytamy list, co tam jest napisane i mission complete. Gdzie jest Frida? Ona, nie, ona chyba tutaj, nie? Czy nie? O, tutaj, no. Myślałem, że trochę dalej będziemy musieli iść. Dobra, tak jest tutaj, to bym przeczytał ten list. Ile jest w tym mieszku? 50 golda, spoko. Oczywiście, że jej damy. List do Fridy, no, przeczytałbym. Szanowna mistrzynio Frido, w imieniu szanownego pana Walkera chciałbym cię najmocniej przeprosić za wszelkie nieprzyjemności, jakie spotkały się z rąk jednego z nas. Wiedz, że pan Walker ani ja nie wiedzieliśmy o jego postępowaniu wobec twojej osoby. Gwarantuję, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Osobiście zająłem się delikwentem, mając na uwadze, że ów człowiek pozbawiał cię w ostatnim czasie dochodu. Wyrażam nadzieję, że załączony mieszek z nawiązką wynagrodzi twoje straty finansowe i moralne. Jak to kurwa serwis? Tak się powinni ludzie zachowywać. Nie musisz się już martwić ludźmi, Wolkera. To załatwił? Udało ci się to załatwić? Jak to ja załatwić? Rozmawiałem z Bradlockiem. Mówiąc krótko, nie był zadowolony z zachowania swojego człowieka. Kazał ci przekazać ten list i obiecał, że osobiście zajmie się oprychem. Już się zajął, bo widzę, go nie ma w szeregach. Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się bałam, że ten łajdak nie da mi spokoju. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten woreczek. To za ostatnie niedogodności. To bardzo miłe z jego strony. Mało jest dziś uczciwych ludzi. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż Lunie, że gdy tylko obowiązki mi na to pozwolą, uregulujemy sprawy między sobą. No dobra. Chyba posłuchaj zoo, bo coś mnie tak w płucu uderzyło, że chuj. Ale to się nie dziwię, bo ja nie umiem w ogóle tych proporcji, tych kurwa olejków, tych premiksów mieszać. Zawsze pierdałem za mało, za dużo, bo mi się nie chce, albo kupię mniej i mówię, a wyjebane i co 3 dni grzałko wymieniam, spoko. Już kupiłem nowego sługa, zadbam o to, że tym razem, a poważnie, ja normalnie co 3 dni mam spaloną tego, grzałę. Dwa dni jarania, jakby grzała do wyjebania. Nawet się rymuje, zajebiście. Mamy 32 minuty odcinka, jest to mało. Więc co możemy zrobić? Mam udać się do Dimy, Kuno oraz Fridy. Udaliśmy się do... Kuno, udaliśmy się do Fridy i powinniśmy się udać jeszcze do Dimy. Dimę znajdę na placu przed Gildią Kupiecką. Czy to jest plac Gildii Kupieckiej, czy Dima jest po prawej stronie? Nie pierdol, że akurat mam takie oferta. O kurwa. Oleje. Luna chciałaby odzyskać swoje złoto. Na śmierć o tym zapomniałam. Zaraz pójdę do niej i załatwię sprawę. Dobrze, że cię wynajęła, bo straciłabym swoje towary. Luna to naprawdę poczciwa kobieta. No i wszystko. Chwila. Nie przypilnowałbyś chwilę mojego stoiska? Wyglądasz na uczciwego. Zresztą, skoro Luna ci zaufała, czemu ja bym nie miała? No. Nie znam się na handlu. Masz go pilnować, nie handlować. Nie będzie mnie dosłownie chwilę. Zaraz wracam. No to może ja pójdę. Ale rozumiem, że kurwa nie mam wyboru, tak? Chwila. A to naprawdę mam tu stać, czy co? Pozostaw. Dima nie robiła problemu i udała się od razu uregulować. W międzyczasie mam pilnować jej stoiska. Ale to ja mam naprawdę kurwa stać? I to pilnować? Ja, ale tu jest klucz, a tu jest wielki kufer. No przecież oczywiście, że ją okradnę. Pewnie, że tak. Nie no, ale to chyba nie chyba naprawdę nie muszę tu stać, bo ona w takim tempie kurwa zanim dojdzie tam, gdzie ma dojść, to przecież minie z pół godziny, no. Zanim tu wróci. Jak będzie tak kurwa szła. Także no nie będę pilnować, pierdolę to. Zbieram kufer, zobaczę co jest w środku. Posążek i nosa, zestaw młotków. No przecież nawet tego nie biorę, bo po co to? Nie bądźmy uczciwi, nie okradajmy ją. Ona pewnie by się zorientowała, że to niestety my. Idziemy załatwić tą sprawę, dokończyć tą misję pod zastaw. I no i będziemy kończyć.
i będziemy kończyć odcinek. Idziemy, gdzie to było? Gdzie było to? Przed nami, za tym, w prawo. Dobra, ja chyba kumam, gdzie to było, chyba pamiętam. Ale chyba to tutaj ważne słowo. Nie wkurwisz się? Nie, widzę, że nie. Trzeba wbić poziom. Ile mi brakuje do poziomu, bo ja... Doświadczenie. Będzie tu napisane, ile brakuje do poziomu? Jest. 1000 aż expa? No dużo, ja bym... O, nowy wpis. Poka. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale zostawiłem stoisko. Handlarka z pewnością nie będzie zadowolona. No kurwa! Nie wiem, co mnie podkusiło. To miałem ta stać pół godziny. A, pierdola tam. Już wziąłem, to na pewno jej nie okradną. Co miałem zrobić, ty? Czy nikt normalny tu nie stał? Mógł się założyć. Ja... Ciekawe jest, bo to jest tak powiedziane, że faktycznie masz ochotę, wiesz, tam postać trochę, nie? Ja bym normalnie tam stał, jakby nie nagrywał odcinka 20 minut. Dobra, słuchaj, Luna. Wracając do długów, Frida przyjdzie, gdy tylko znajdzie wolną chwilę. Rozumiem, to honorowa kobieta. Wiem, że dotrzyma danego słowa. Kuno odmówił spłaty długu. Mogłam się spodziewać, że Kuno odmówi spłaty. Nie przejmuj się, na jego szachownicy sporo zarobię. Odwiedziła cię Dima? Tak, była tu jakiś czas temu. Wszystko z nią już przedyskutowałam. Znakomicie się spisałeś, Marvin. Proszę, oto obiecana zapłata. Dziękuję. O. Czy to znaczy, że mogę teraz pożyczyć u ciebie trochę złota? Nie ma mowy. To? Dlaczego? O! Jesteś młody i dopiero wkraczasz w dorosłość. Tak! Nie pozwolę na to, byś rozpoczynał je z długami na... O! Lepiej poszukaj pracy. Wierz mi, tylko tak do czegoś dojdziesz w życiu. Dzięki, Luna. Nie ma żadnego ale. Mój biznes, moje zasady. A teraz wybacz, ale mam sporo rzeczy na... Jaka słodka ciocia. No dobra. Zajebiście, mamy nowy poziom. Więc w międzyczasie też tak na koniec kurwa odcinka bym się udał do tych jebanych slumsów i nauczył się, jak opierdalać ludzi z tych, z mieszków. Znaczy tego. Jak zabezpieczyć mieszka przed stratą i zabrać go i zabezpieczyć pierwszemu. Kto tam kurwa biegnie? Ja mam ochotę biec za nim, ty. Zobacz, jak biegnie. Kto to kurwa tak biegnie tam? A laks. Albo to tak po schodach. Nie no, gonię go. Kim ty kurwa? A nie, ty do kościoła biegniesz. Na mszę się spóźnił. Dobra, myślałem, że on ucieka albo coś takiego. Czy ja tędy dojdę do jakby dzielnicy portowej? Bo już nie pamiętam. Tu se ten chłop kopie coś. Chyba nie, chyba... Gdzie jest ta dzielnica portowa? Tu i w lewo, dobra. Idziemy jeszcze, niech nas nauczy tych mieszków. I... No i co? Myślę, że to się opłaci. 650 golda. Ale wydaje mi się, że zwróci się. Wydaje mi się, że się zwróci. Patrząc tak czysto inwestycyjnie, a moralnie to nie ma znaczenia. Kradniemy, kradzież, złoto, mamona, pitong. Tosiu. Moralnie to mam to gdzieś. Śmiesznie by było, jakby on nas nauczył o kradaniu mieszków, a my byśmy mu mieszka zajebali. To było dość zabawne. Właśnie planuję to zrobić, tylko najpierw muszę go znaleźć. Są na to duże szanse. On gdzieś tutaj był, nie? Jesteś. Słuchaj, Bor. Naucz mnie. Parę monet nie oznacza aż tak. A no tak, 650 monet muszę najpierw uzbierać. I ocie krynco. Potrzebuję jakieś pobliskie... O! Hej, ty! Okej. Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. Dobra. O kurwa. Nie! Stop, 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 stop! Nie zdążysz przeładować, skurwysynie, nara. Dobra, normalnie to by mnie rozdupcył w pół, ale się udało jakimś cudem. Bo ja nie miałem zapisu. I ocie kręca, dobrze, że się udało, ty. Ty, co jeszcze miałem? Co, jeszcze musimy iść tego. Już tak dzisiaj nie poddymiam już, ale... tu kowal. Nie byłem u tego kowala.
Więc zastanawiałem się, gdzie on był, ten kowal. Witam, słuchaj. Ty żyjesz, czy też cię zamordowałem? Żyjesz, świetnie. Kolejny klient? O, to ja. Czego potrzebujesz? Ty czym się zajmujesz, kurwa? Jak widać, wyrabianiem narzędzi. Kwiatki hoduję. Do drzwi i krat, obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać dalej, ale nie chcę cię zanudzać. Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim... No kurwa, u mnie się walają. Puste butelki i kurwa stare ogryski. Pokaż mi swoje towary. Wybierz sobie. No to raczej ty wybierz, bo ja tu muszę posprzedawać chłopie rzeczy. Poza umiejętności. Fajny pasik. Fajny, ale kurwa za drogi. Fajny, fajny, ale drogi. Słuchaj, przedyskutujmy kwestię, po co ci eku jako kowalowi rzeczy takie jak menzurka, bo mi się wydaje, że są bardzo potrzebne tobie. I się jakoś dogadamy. Chrust sprzedaje. Klucz dimy, jebać. Kły sprzedaje tobie. Czy to krwiopijcy? Sprzedaję, bo potrzebuję golda. Zawsze to 60 golda. Polna bestia, cyk. Osełka tłustej mazi. Przydatny do gotowania. To bym raczej zostawił. Żądło, sel. Zrobiłem 650. Żądło rzecznego krwiopijcy, sel. Żuwaczki pełzacza, sel. Pazury. Sel, grudki żelaza, sel, stare monety, nie sel, czarna perła, sel, no i wszystko, dogadani. Mam tyle golda, ile potrzebuję, idziemy nauczyć się umiejętności okradania. A, jeszcze mogą mu mieszka zajebać. Idziemy nauczyć się umiejętności okradania frajerów i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. A nie okradłem, no i wszystko. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek i będziemy się widzieć jutro. Jutro coś podnimie. Pogram w nocy, zawsze tak staram, będę się starał na wieczór pogarniać różne. A, nie wziąłem starej kuszy. Nie ma czego plądrować. Pogarniać na wieczór kilka istotnych spraw. I jeśli chodzi o gotyczkę, czyli pójść na miejsce, ogarnąć nowe miecze, zbroje, może załatwić jakiegoś kurwa frajera i zebrać za to nagrodę. Coś takiego, żeby wiecie. Naucz mnie lepszych technik kradzieży. Lepsze fanty zgarniesz, jeśli twój cel będzie odpowiednio rozproszony. Próbuj swoich sił, jeśli z kimś rozmawia, albo jest czymś zajęty. Możesz też udawać, że tylko po przyjacielsku klepiesz kogoś po plecach, jednocześnie dobierając się do jego własności. Ryzykowne? Ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie je. Kradzież kieszonkowa, mistrz. Teach master, dlaczego? Nie mam tyle punktów, nie? Sadek, mam 7. I ja cię kręca. A, czyli tego nie mogę ukraść. Czyli dopiero jak będę na mistrzu, to będę mógł go opierdolić. Rozumiem. Ale no daje to jakieś nowe, ale ile kosztuje siana? Ale chyba zgarniemy więcej. Dobra, jutro się widzimy w dzielnicy portowej. Pewnie coś porobimy. Co tu jeszcze? Dobra, jeszcze tu zobaczę. Co wy kurwa robicie, powiedz mi. A, dobra, to jutro z nimi już pogadamy, bo już... A, już mi się nie chce dzisiaj. Widzimy się jutro. Zostawcie lajka, podnijcie na Rewinda, na Twitchu poddymiamy. No i co? I w kolejnym odcinku się jutro widzimy, tak jak powiedziałem, to 3 razy już. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy, wesołych świąt.